Po w Gminie Skoczów chcą odtworzyć las. Akcja sadzenia dorodnych drzewek ma się rozpocząć i jeszcze w tym roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, drzewa zostaną posadzone we wrześniu. Już ponad dekadę temu e, istniał na e, dzielnicy Wondolec, e, tam e, koło ulicy Zamek, e, był tam kiedyś las. No, f, chcemy go odtworzyć teraz. I mm, pomysłem było taki, żeby. Ten, kto chce być, można powiedzieć, patronatem w tej akcji, może zakupić drzewo, posadzić, i przy każdym jednym drzewie będzie tabliczka, która będzie pokazywać, która osoba kupiła to drzewo. No i będzie to pamiątka dla potomności. A przy okazji no, otworzymy las, który kiedyś istniał w Pogórzu. Jak zdradza Sołtys, inicjator akcji, lasem już interesują się lokalne firmy, osoby prywatne, samorządowcy. Ale na tym nie koniec, to dopiero początek, bo każde drzewo będzie miało nie tylko swojego sponsora, ale również i opiekuna. I tutaj wkracza do akcji lokalny rzeźbiarz. U każdego tego drzewa będzie przypisany każdy jeden opiekun, który właśnie ma za zadanie. Tworzyć dobrą aurę powiedzmy koło tego, koło tego drzewa, żeby to drzewo po prostu fajnie rosło i było zdrowe. Rzeźby symbolizujące dany gatunek drzewa będą ozdobą młodego lasu. Pojawią się również odpowiednie opisy, jak na ścieżkę edukacyjną przystało. Praca nad nimi trwała około powiedzmy, półtorej miesiąca, takich naprawdę intensywnych rozrysowań projektów, gdzieś tam szukania odpowiedniego kawałka drewna, bo to się wszystko z tym wiąże oczywiście. I Pan tutaj wspomniał, że to jest głównie drewno. Drewno lipowe. Dre, drewno lipowe. Pomysły, wizje na to, jak mają ci opiekunowie wyglądać, to tutaj pana pomysły, czy tutaj też ktoś inspirował, podpowiadał? Oczywiście, inspiruje się zawsze każdy chyba rzeźbiarz gdzieś tam, rzeźbiarz w cudzysłowie w moim przypadku, a inspiruje się innymi innymi twórcami. Tutaj e, też chciałbym podziękować mojemu, powiedzmy, wielkiemu Człowiekowi dla mnie, wielkiemu człowiekowi Andrzejowi Klimowskiemu z Łączki, którego serdecznie pozdrawiam, a notabene, jeśli chodzi o, o projekt tego, to to jest właśnie tylko i wyłącznie moje gdzieś tam inwencja i moje wyobrażenie tego, jak powinien dany opiekun danego drzewa wyglądać. W przypadku na przykład, wierzby, którą tutaj widzimy, rozpostartość, tak, monumentalność dębu, jako, jako, jako ogrom, jako sam w sobie. I na patronach zaklętych w rzeźbach również akcja się nie kończy. Pomysłodawcy idą o krok dalej. Aby ścieżka była jeszcze bardziej atrakcyjna, co jakiś czas będą uzupełniać ją o dodatkowe rzeźbione postacie. Następnym etapem będzie wytypowanie w szkole konkurs będzie ogłoszony. Nasze dzieciaki wraz z nauczycielami wytypują osoby znane. Z rejonu nie tylko Pogórza, ale całego Śląska Cieszyńskiego, nie? które będą na tra w trakcie całej ścieżki edukacyjno-historycznej. Rozumiem, że to będzie rozłożone w czasie i to się będzie działo. Cały czas tą ścieżkę będziecie uzupełniać o te nowe rzeźby. Dokładnie tak. W tym roku na pewno przy otwarciu, które mamy teraz te rzeźby tych opiekunów, będą już dwie postacie. W stroju Śląska Cieszyńskiego, to czyli pani pogórzanka i pan pogórzanin, jakby tak można było nazwać. Następnie w kolejności będzie według wytypowania, według dzieci, kolejne osoby, które są znane w naszym powiecie Cieszyńskim. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta szymik telesz